Hej, siema, witam was po drobnej przerwie. Tak, drobnej. Minęło tylko 2 miesiące. Dobra przerwa. Nie ma co. Dobra, tak serio. No, nie było filmów, bo po prostu jestem leniem, bo to mu się nie chce robić. Nie, dobra, nie. No wiadomo jak to jest. Jest praca, obowiązki. Ciężko znaleźć czasami czas, bo trzeba znaleźć coś dobrego, co się nie powtarza. Żeby na przykład jak Stefa czytacza robiła coś, żebym ja tego nie wałkował drugi raz, bo to potem wychodzi głupio. Nawet jeśli ja mam na to coś swojego do powiedzenia, ale wiecie jak to jest. Każdy przecież powie, że to wychodzi głupio, że mówię to samo co oni, tylko inaczej. No ale dobra, no bo za chwilę normalnie padnę jak Dumbledore, normalnie zwierzę astronomicznej. Dobra, suchar na start zakończony. Dobra, to bez żadnego przedłużania przejdźmy do kolejnej części odcinka, czyli do tej, która was najbardziej interesuje, czyli do absurdów w Harrym Potterze, które powinny być, że tam się nie pojawiły, no ale się nie pojawiły, bo po prostu nie było kiedy znaleźć czasu na nie, żeby znaleźć, ale wy też troszeczkę ich nie podsyłaliście, więc no, byłem troszeczkę w plecy, bardzo w plecy. Dlatego proszę, jak już mówiłem, ta seria zależy też od was, moi drodzy widzowie, od was. Przede wszystkim od was, ponieważ ja nie jestem w stanie znaleźć interesujących was absurdy. Ja mogę znaleźć kilka absurdów, ale nie wszystkie mogą was interesować. A poza tym jestem też ciekaw waszego punktu widzenia na niektóre absurdy, więc komentujcie pod filmami to, co ja mówię o absurdach. Podsyłajcie nowe absurdy na Discordzie, w komentarzach pod odcinkiem na YouTubie, gdziekolwiek chcecie, ale teraz już bez zbędnego przedłużenia, bo normalnie jak walnę za chwilę 10 minut przedłużenia, to będę... Jedziemy! Pierwszy absurd od Jeziora z Discorda. Skoro młody Malfoy mógł zostać śmierciożercą, to dlaczego Voldemort nie przyjmował innych młodych czarodziejów? No właśnie, dlaczego? Też z Malfoyem to nie jest tak od razu taki hopsiup, nie? Bo on został śmierciożercą, ale nie tyle jakby z własnego wyboru, co w ramach takiej jakby kary, można powiedzieć, za to, że jego ojciec poszedł do Azkabanu i namieszał troszeczkę. Dlatego właśnie w Malfoy został, tak można powiedzieć, w jakimś stopniu siłą wcielony w szeregi śmierciożerców i następnie zaczął no, na 6 roku od razu rozpoczął tą akcję zabójstwa Dumbledora, która no, 2 razy mu dość nie wyszła, ale jak to mówią, do 3 razy sztuka i w końcu mu się udało naprawić szafeczkę, dojść na tą wieżę astronomiczną i uprzedził go Snape. Bo Malfoy oczywiście nie był w stanie zabić Dumbledora. Ale to też dobrze. Został nieskalany. Jego dusza nie była skalana. Uratował go tego Dumbledore. I Snape. Poszedł do Snape. Emma's Kitchen and your free questions. Fajny odcinek. Łapka w górę. Ej, dziękuję. Mam też kilka pytań. Pierwsze. W Komnacie Tajemnic egzaminy końcowe zostały odwołane. A co z sumami i OWTA-ami? OWTM-ami. Okej, rozumiem, że niektórzy mieli wywalone na OWTM-y, o czym już wspominałeś, ale podczas sumu wybierało się swój przyszły zawód, więc były dość ważne. No. Były, ale umówmy się. Jeśli chodzi o wybieranie zawodu, to na bank ci uczniowie sobie wybrali te zawody, ponieważ Harry na 5 roku również wybierał, miał doradztwa zawodowe, ale nie było to w dzień sumów, a na kilka tam tygodni, jeśli nie parę miesięcy przed faktyczną datą ów egzaminów. Co do OWTM-ów... Ups! Nie, ale tak poważnie. No, powiem tak. Ja się nie dziwię, że Dumbledore odwołał te końcowe egzaminy dla wszystkich, ponieważ tylko i wyłącznie Hermiona i podobni jej charakterowi uczniowie bądź uczennice byliby w stanie zdać egzaminy w tym roku.
I to nie jest żart, naprawdę. Jeśli interesuje was dlaczego, polecam prześledzić wielki plan Dumbledora, który Imaginarium wyłożył w 5 odcinkach. O tej konkretnej kwestii, wróć, ta konkretna kwestia jest poruszana, jeśli dobrze kojarzę, albo pod koniec pierwszego odcinka, albo na początku drugiego. Coś takiego. Numer 2. Skąd czarodzieje z Francji i Bułgarii znali angielski, zwłaszcza ci z rodzin magicznych, skoro w szkołach magicznych nie uczono przedmiotów mugolskich, o czym też mówiłeś, takich jak język obcy? To jest dobre pytanie. Jednak sądzę, iż było to, uwaga, spoiler, troszeczku jak w w kronikach rodu Kane, gdzie w pewnym momencie, jeśli dobrze pamiętam, w drugim tomie pojawia się postać pewnego maga, który mówi po rosyjsku i był on jednym z tych złych, powiedzmy, magów. Nie będę mówił dokładnie, o co tam chodziło, dla ciekawych opowieści, a polecam, bo historia jest świetna. Odnalazł on główną bohaterkę, siostrę głównego bohatera, tak, jest dwóch bohaterów głównych, i ona doprowadziła go do ich wujka, który był bardzo zdolnym magiem. I ten zaczął mu tłumaczyć, mówiąc poprawnie po polsku, tłumaczyć, oczywiście w swoim rosyjskim języku, o co chodzi, jakie mają plany ci źli i tak dalej, i tak dalej. Więc on powiedział, żeby na chwilę przestał i rzucił takie specjalne zaklęcie, które działało, które sprawiło, że dla kogoś, kto stał obok, wszyscy mówili w języku staroegipskim, natomiast dla każdego, kto był w takiej, można powiedzieć, bańce tego zaklęcia, każdy z nich mówił w swoim ojczystym języku. Czyli w przypadku właśnie wujka głównej bohaterki, samej głównej bohaterki i jakiegoś tam trzeciego jeszcze ziomka, oni wszyscy mówili po angielsku. Natomiast dla tego maga, który był z Rosji, oni wszyscy mówili po rosyjsku. Każdy się rozumiał, każdy wiedział, co drugi mówi. Myślę, że to było mniej więcej takie zaklęcie, które prawdopodobnie których go prawdopodobnie uczono jako zaklęcie niewerbalne, aby każdy, kto chciał rozumieć, mógł w myślach po prostu wypowiedzieć sobie to zaklęcie i dookoła wszyscy, co kto gadał, bądź jeśli na przykład mówiła taka Flair z kimkolwiek, kto mówi po angielsku, a poza Billem, bo dla niego chciała się nauczyć angielskiego, rzuca pewnie to zaklęcie. Nie wiem, czy takie jest, ale jeśli je, bo zakładam, że takie jest. I wtedy ona po prostu mówiła normalnie po francusku z jakimś tam, powiedzmy, lekkim angielskim akcentem, żeby ta druga osoba, jeśli mówiła po angielsku, ją rozumiała, ale ona to, co mówi ta druga osoba do niej, słyszała normalnie po francusku. Czy w świecie czarodziejów istniała popkultura, w sensie na przykład muzyka czy książki, bo filmów chyba nie oglądali? Co do filmów, no zależy jakich, bo prawdopodobnie były jakieś takie, na takie stare jeszcze projektory filmy, gdzie się wkładało taśmy, które odtwarzały wszystkie filmy na projektorach tego typu. I to były bardziej takie materiały edukacyjne, mi się wydaje, ale tylko i wyłącznie takie. Muzyka i książki. No, książki, jak wiemy, oczywiście były. W końcu była księgarnia Esy i Floresy, w której były nie tylko książki, które musieli nabywać uczniowie Hogwartu, ale również książki takie, jak na przykład sprzedawał w swojego złotego wieku, czy złotego czasu właściwie, Gilderoy Lockhart, który oczywiście przywłaszczał sobie osiągnięcia innych, ale sprzedawał tam książki typu
No, na przykład, którą czyta pani Wesley w Komnacie Tajemnic, czyli jak ogarniać ogród, jak się pozbywać gnomów, jak tam dobre przepisy robić i tak dalej, więc wiadomo, to jest ta część wspólna dla Mugoli i czarodziejów. Muzyka też, ponieważ w Księciu Półkrwi, w rozdziale Bardzo Mroźne Boże Narodzenie, w tle, w salonie państwa Wesleyów, słychać piosenkę pewnej czarownicy, śpiewaczki, piosenkarki. O, tego słowa szukałem. Więc odpowiadając na to pytanie, tak i tak. Kolejne pytanie to, a właściwie nie pytanie, tylko jakby coś, co ja sam dla siebie znalazłem. Otóż Harry w Zakonie Feniksa używa zaklęcia Patronusa, aby uratować siebie przed atakiem Dementora oraz swojego kuzyna Dudleya, za co zostaje wezwany na dyscyplinarne przesłuchanie. Moje pytanie brzmi, czy każdy, ale to absolutnie każdy czarodziej, który użyłby magii, aby uratować Mugola, też zostałby wezwany na takie przesłuchanie? Bo jeśli tak, to jak on by się miał wytłumaczyć? Że na przykład, nie wiem, szedł sobie ulicą, taka totalnie losowa sytuacja, idziesz sobie ulicą, jesteś czarodziejem, nagle widzisz, że ktoś leży, wykrwawia się na ziemi, no to co robisz? Jeśli jesteś dobrym, no to wiadomo, no, każdy może, są różni ludzie, jeden może to olać i iść dalej, drugi może pomóc. Biorąc pod uwagę oczywiście zachowanie tylko tej drugiej osobowości człowieka, czyli tej dobrej, podchodzi koleś, tamten jest nieprzytomny, nie ma w pobliżu nikogo, używa magii, aby uleczyć Mugola, ten się w tym momencie przebudza, no to ten szybko udaje, że wiecie, że ktoś go opatruje, na przykład zaklęcie by nie doszło do końca, czy coś tam, wyjdzie z nim do lekarza i tak dalej, cyk, 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 już oddaje go mugolskim lekarzom i dla niego sprawa zamknięta, on sobie już może zniknąć i tak dalej. Czy on w tym momencie po jakimś czasie dostaje list z Ministerstwa Magii, że ma się zjawić na przesłuchanie dyscyplinarne, bo użył magii, aby uratować Mugola? Bo użył magii w jego obecności? GG, Ministerstwo Magii. Kolejną rzeczą, którą chciałem poruszyć, jest klątwa na stołek obrony przed czarną magią. Drugi Dumbledore. Mniej więcej 30 lat minęło, o ile nie 40, odkąd Voldemort przyszedł, aby zostać nauczycielem obrony przed czarną magią i mu odmówiłeś. Czy ty po jakichś 7 latach, bo zakładam, że nie wiadomo, po roku, dwóch, czy nawet trzech, mogłoby się zdarzyć, że ktoś by rezygnował, bo coś tam. Ale czy po 7 latach, których prawdopodobnie odchodzili ci nauczyciele w niezbyt przyjemny prawdopodobnie dla nich sposób, a przynajmniej miejmy nadzieję, że był on przyjemny, czy on naprawdę się nie zorientował, że to jest jakaś klątwa? A nawet jeśli się zorientował, to czy Dumbledore, wielki znawca magii, naprawdę nie potrafiłby zdjąć tej klątwy? Ja rozumiem, że Voldemort był potężnym czarnoksiężnikiem, no ale hello. Voldemort walczył z Dumbledorem w Zakonie Feniksa i przegrał ten pojedynek. Więc to pokazuje potęgę Dumbledora. Więc czy naprawdę ktoś taki jak on nie byłby w stanie zdjąć tej klątwy? Czy może on ją specjalnie zostawił, żeby mieć pewność, że kiedy już mu się wykiełkował ten plan, jego wielki plan, żeby mieć pewność, że na tym 6 roku nauki Harry'ego w Hogwarcie będzie miał jak usadzić Slughorna? Bo ja nie widzę innej możliwości, dla której on by zostawił tę klątwę działającą. Bo na bank Dumbledore potrafił ją zdjąć, ale tylko dlatego, żeby mieć pewność, że będzie potrzebował na szóstym roku, czy może nie na szóstym roku, ale w którymś tam momencie edukacji Harry'ego,
będzie potrzebował wolnego stołka dla Slughorna. Czy on naprawdę wtedy... No po prostu to jest jedyna możliwość dla mnie, że tylko i wyłącznie biorąc pod uwagę taką ewentualność, on zostawił tę klątwę w spokoju, a nie chciał jej zdjąć. Bo dla mnie to jest nierealne, żeby ktoś taki jak Dumbledore nie był w stanie tej klątwy odczynić. Kolejne zagadnienie. Życie Umbridge po akcjach w Hogwarcie. Umbridge od momentu zatrudnienia stała... No, najpierw była typową babą z urzędu. Później natomiast, kiedy stała się już wielkim inkwizytorem, jak to mówi w swoim szyderczym skrócie Łukasz Cegiełka, bana za banem na wszystko, co daje jakąkolwiek radość. I w tym momencie ta kobieta jest jeszcze gorsza. To już nie jest typowa facetka. To jest facetka do kwadratu. Nawet do sześcianu. Ale to jeszcze, powiedzmy, jest w miarę wybaczalne. Ale kiedy Dumbledore, żeby chronić Harry'ego oraz członków GD, sam siebie ustawia na celownik ministerstwa, potwierdzając jakby to, że buduje tą swoją mini-armię przeciwko Knotowi, ucieka i w tym momencie Umbridge staje się dyrektorem Hogwartu. I wtedy w Hogwarcie następuje totalna tyrania. Ale co z tego, że ona w ramach kary stosowała pióra, które niezależnie co się pisało przez piszącego, nie dość, że piszący pisał to własną krwią, to jeszcze ów pióro dokładnie to, co piszący napisał, wyrywało, wypisywało, to jest lepsze określenie, w jego skórze. Bardzo mocno. Jak skalpelem. Kiedy przestał pisać, szybko się to regenerowało, ale w miejscu, gdzie zostało to napisane, pojawiało się zaczerwienienie, a później na bank coś w rodzaju siniaka. Im częściej się to pisało, tym bardziej to bolało, żeby nie klnąć. I ta kobieta, po tym, jak uczniowie ogłosili to Dumbledore'owi, a ten przekazał tutaj do Ministerstwa Magii, ta kobieta dalej w tym ministerstwie pracuje. Rozumiecie to? Dalej pracuje w Ministerstwie Magii po takich akcjach. A nie dość, że pracuje, 2 lata po tych akcjach zostaje awansowana, można by powiedzieć. Później przesłuchuje niby Mugolaków, którzy są zdrajcami krwi. Współpracuje poniekąd ze śmierciożercami. Co z tego, że nie wiedziała? Ale praktycznie była jak śmierciożerca. I ona po wszystkim, jak już w końcu Kingsley Shacklebolt, po ogarnięciu całej tej sytuacji z Voldemortem, po drugiej bitwie o Hogwart, jak to wszystko już się ogarnęło, Kingsley dochodzi do władzy, ta baba idzie gdzie? Do Azkabanu, pozbawionego dementorów. Ja rozumiem, że dementorzy już dawien dawno powinni zostać wywaleni z Azkabanu. Bo co jak co, ale tego, co robią dementorzy ludziom, nie życzyłbym ja nawet swojemu największemu wrogowi. Więc po prostu Umbridge idzie do więzienia. Najprawdopodobniej na dożywocie. To jest jakiś żart. Ona powinna zostać rozstrzelana. To była, jakby ta postać zginęła, to absolutnie nikt by nad nią nie zapłakał.
To mogę wam zagwarantować. Jak po prostu w tym filmie. Kochaliśmy Siriusza, Jamesa, Lupina, Tonks. Wiele postaci, które zginęły, kochaliśmy. Nienawidzimy Umbridge, a ona dalej żyje. Przecież to jest jakiś żart. To jest splunięcie prosto w twarz czytelnikom. I bez urazy dla Rowling. Naprawdę. Bez urazy. Ale to jest po prostu żart. No i finał na dziś. Zatrudnienie Filcha w Hogwarcie. Zatrudnienie niemagicznej osoby. I nie, że był mugolem, tylko po prostu był harłakiem. Wiadomo, może harłak pracować gdziekolwiek, ale zatrudnienie harłaka w miejscu, w którym uczniowie uczą się magii, a on sam, mimo iż bardzo by tego chciał, nie może, ponieważ nie dość, że nie potrafi czarować, to jeszcze urodził się bez mocy magicznej. Czy to nie zachodzi tak troszeczkę o torturę? Czy to nie jest jedna wielka ironia? Bo muszę wam powiedzieć, że to nie Dumbledore zatrudnił Filcha. Filch tam był już w momencie, kiedy Dumbledore uczył transmutacji. Czyli to prawdopodobnie profesor Dippet musiał zatrudnić Filcha. Dlaczego? Przecież to jest jedna wielka tortura dla takiego człowieka. No i niestety z tym troszeczkę smutnym akcentem, muszę was zostawić, ponieważ oto już koniec tego drugiego odcinka o absurdach w Harrym Potterze. Naprawdę, błagam, piszcie więcej tych absurdów, ponieważ ja też mam swoją pracę, no i wiadomo, wy pewnie też, no nie ujmuję, że wielu z was też może mieć pracę, ale wiadomo, to jest seria, która zależy też od was. Znaczy też przede wszystkim od was, ponieważ to wy musicie być takim moim gronem poszukiwaczy i znajdować dla mnie te przepiękne absurdy w jakiejkolwiek maści oraz ilości, ponieważ jest na co najmniej 90% pewne, że większość, o ile nie wszystkie z nich, w jakimś stopniu omówię. Tak więc do następnego odcinka. I czekam na wasze absurdy. Na razie.